To właśnie tutaj, w Gliwicach, w lesie przy ulicy Chorzowskiej, już w tę niedzielę, 28 lutego, biegacze uczczą Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Tutaj właśnie pobiegną trzema dystansami. Pierwszy dystans to 1963 metry, po to, żeby uczcić ostatniego żołnierza wyklętego i datę jego śmierci, lalka Józefa Franczaka. Zaraz potem pobiegną dzieci na dystansie 1200 metrów, a potem dorośli, ci najwytrwalsi, na 11 kilometrach. Zaraz potem, po tych biegach, zapraszam Państwa bardzo serdecznie do Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego w Gliwicach przy ulicy Okrzei. Tam odbędzie się koncert Podziemna Armia Powraca, którego wykonawcami będą Paweł Piekarczyk, Leszek Czajkowski i Jerzy Zelnik. Przed tym koncertem specjalnie dla Państwa przyjedzie do Gliwic autor książki o Henryku Flamę, o Bartku. To właśnie on będzie na naszych koszulkach w tym roku w Gliwicach, Tomasz Greniuch. Opowie Państwu o tamtych czasach i o historii Bartka. Na czwartą edycję biegu Tropem Wilczym, biegu pamięci żołnierzy wyklętych w Polsce i drugą edycję w Gliwicach zapraszam Państwa ja, koordynator Elżbieta Kogoska Piasecka. Zaprasza też gliwicki WOPR jako organizator lokalny, a przede wszystkim Fundacja Wolność i Demokracja.